Teraz skupimy się na temacie wpływu dofinansowań z Unii Europejskiej na rozwój biznesu w naszym regionie i jak skutecznie wykorzystać wsparcie zewnętrzne. Naszymi gośćmi są pan Michał Wojczyszyn, zastępca dyrektora OCRG, czyli Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Pozwolę sobie rozwinąć, to jednostka Samorządu Województwa Opolskiego, która działa od 2007 roku. Jej głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności gospodarczej, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, podnoszenie poziomu konkurencyjności, innowacyjności gospodarki regionu, czy pozyskiwanie i obsługa inwestorów. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. A drugim naszym gościem jest pan Adam Aniszewski z ARP, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu SA, spółki akcyjnej, która w 100% akcji należy do Skarbu Państwa i zajmuje się wspieraniem restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Panowie, to tak jak w temacie, czy jak pieniądze unijne, jak pieniądze zewnętrzne wpłynęły w ostatnich latach, dekadach na opolski biznes? Proszę bardzo, pan Michał Wojczyszyn. Pytanie chyba z takiego gatunku pytań retorycznych, ponieważ no myślę, że nie ma nikogo z nas tutaj, czy wśród mieszkańców Opolszczyzny, czy szerzej, który by na co dzień w trakcie swojego codziennego funkcjonowania nie korzystał z infrastruktury, czy z tych dobrodziejstw, które rzeczywiście Unia Europejska nam dała. No, pierwszy z brzegu przykład chociażby tego obiektu, w którym jesteśmy, czy tutaj patrząc za rogu, jeśli chodzi o infrastrukturę stref ekonomicznych, park naukowo-technologiczny, inne wszystkie miejsca, które tutaj powstały. No, rzeczywiście myślę, że wpływ, jeśli chodzi zarówno o PKB, jak i o tworzenie miejsc pracy, ilość inwestorów, która przyszła, to są rzeczy, które bez wątpienia wyciągnęły nas bardzo do przodu. No chociażby sama skala bezrobocia, prawda, czyli mówimy o jakichś 20% te lat temu, 20 do 4-5 w tym momencie. Ilość miejsc pracy, ilość powierzchni magazynowych. Bieżąca perspektywa finansowa, czyli ta, która jest na lata 2021-2027, to jest przyznanych prawie miliard euro, jeśli chodzi o region opolski. I nawet jeżeli z tego miliarda euro wyciągniemy tę jedną oś, która jest, powiedzmy sobie, dedykowana dla szeroko pojętego MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, to mówimy o kwotach w rzędu 100-kilkudziesięciu milionów euro, ale jeżeli na to popatrzymy szerzej, czyli na całe na przykład te elementy związane ze wsparciem na przykład jednostek samorządu terytorialnego, OSP, funduszu społecznego, to jeżeli mówimy o tym, że ktoś i tak musi zainwestować w te dane obszary, to i tak się rzeczy inwestują, prawda, jakieś lokalne firmy, czyli to pobudzanie gospodarki jest na wielu obszarach i tutaj rzeczywiście no myślę, że te miliony, miliardy euro, które wpływają co roku do budżetów samorządów, do budżetów firm, w sposób naturalny stymulują. No i tak z naszych przynajmniej też prognoz i z naszych doświadczeń wynika, że każde takie jedno miejsce pracy, które jest tworzone dzięki funduszom europejskim, tworzy trzy kolejne. Bo to rzeczywiście, jeżeli zobaczymy chociażby tutaj na firmy, które obok nas funkcjonują, no to te firmy też ktoś musi obsługiwać, prawda? Ktoś z nimi współpracować, kooperować, więc siłą rzeczy widzimy taki efekt kuli śnieżnej w tym zakresie. Pan Adam, chciałby się do tego odnieść? Tak, myślę, że trzeba tutaj spojrzeć trochę szerzej na ten temat, ponieważ Agencja Rozwoju Przemysłu tak naprawdę posiada własny kapitał, wyposażona jest w środki pieniężne przez Skarb Państwa. Natomiast my korzystamy jakby akcyjnie, można powiedzieć, z funduszy europejskich. Na przykład obecnie, tak, korzystamy z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, mamy w swojej ofercie różnego rodzaju pożyczki, które niejako uzupełniają na przykład tą ofertę, którą proponuje tutaj przedsiębiorcom OCRG. Oprócz tego, że mamy własne środki pieniężne, to także korzystamy ze współpracy bardzo ściśle z naszymi partnerami. To są właśnie wszelkiego typu strefy inwestycyjne, które na terenie Opolszczyzny działają także aktywnie. Mamy je aż dwie, tak, bo mamy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, ale także mamy Katowicką Strefę Ekonomiczną, czyli tak województwo mamy podzielone. I ta pomoc, którą proponują tutaj obie te strefy, to jest pomoc publiczna, czyli niejako też w zasadzie wychodzi ze źródeł funduszy europejskich.
jest najlepszą albo najłatwiejszą formą pomocy, którą mogą przedsiębiorcy wykorzystać. O tym za chwileczkę może szerzej powiem. Dobrze, a proszę powiedzieć, zajmujecie się restrukturyzacją polskich przedsiębiorstw. Czy jak miał pan scharakteryzować, albo jakoś w skrócie opisać, jak te pieniądze zewnętrzne, dotacje z funduszy unijnych pomogły w restrukturyzacji, a może możemy jakieś przykłady konkretne takich firm w naszym regionie podać? To byłoby, myślę, interesujące. Jasne. Rzeczywiście Agencja Rozwoju Przemysłu ma w swoim działaniu także restrukturyzację przedsiębiorstw. To jest tak zwana polityka nowej szansy. Z tym, że to jest działanie tylko i wyłącznie centralne. Nie realizujemy tych zadań tutaj lokalnie. Na tę formę pomocy jest przeznaczony 1 200 000 000 zł i na okres 10 lat. Ten program już funkcjonuje od paru lat, także to nie jest tak, że to jest nowa inicjatywa. I tutaj rzeczywiście ci przedsiębiorcy, którzy utracili płynność finansową, są, no, generalnie mówiąc, w trudnej sytuacji finansowej, potrzebują wsparcia, czy to krótkoterminowego, czy też długoterminowego, mogą z takimi wnioskami zgłaszać się do agencji. Tak jak wspomniałem, to jest program centralny. Niestety tutaj nie jestem w stanie lokalnie, że tak powiem, takiego tematu wspierać. My lokalnie tutaj zajmujemy się tylko, można powiedzieć, restrukturyzacją, ale w takim kierunku, że chcemy, aby te nasze lokalne, działające już przedsiębiorstwa zmieniały się w kierunku, no, bardziej nowoczesnych, bardziej efektywnych przedsiębiorstw. Tak bym tutaj ten temat przedstawił. To może regionalnie pan Michał Wojciszyn mógłby się jakoś do tego tematu, do tej kwestii ustosunkować. Jeżeli popatrzymy z perspektywy tych 20 lat obecności w Unii Europejskiej, to też widzimy to, jak poszczególne okresy, tak zwane okresy programowania się zmieniały, czyli kiedy my wchodziliśmy do Unii i kiedy OCRG zaczęło swoje funkcjonowanie w tym roku 2007, to rzeczywiście ta dostępność środków i to, na co można było te środki lokalnie inwestować, była zdecydowanie, no, myślę, że mogę powiedzieć, łatwiejsza i bardziej dostępna niż to jest dzisiaj. Na pewno zdecydowanie większy akcent położony był na te środki dotacyjne, czyli my też widzieliśmy właśnie, jaki jest poziom bezrobocia, ile, jak rozwinięte, czy właśnie jak mało rozwinięte są nasze firmy pod kątem technologicznym, jak mało jest inwestycji w zakresie, dlatego też te pierwsze środki, które były środkami dość łatwymi, czyli w zasadzie każdy, kto miał jakiś pomysł na swój biznes, chciał rozwinąć, dokupić infrastrukturę, rozbudować, wówczas te środki, można powiedzieć, były bardzo szeroko dostępne. Teraz, kiedy jesteśmy już w trzeciej perspektywie finansowej, czyli właśnie w funduszach europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027, widzimy zdecydowanie większy akcent na tak zwane środki zwrotne, czyli też Unia Europejska i Komisja zauważa to, że my jako kraj, jako nasze PKB, jako nasz potencjał gospodarczy jesteśmy już na zupełnie innym poziomie niż to było lat temu 20, dlatego też te środki dotacyjne są skoncentrowane na tych obszarach, które są bardzo, no można powiedzieć, bardzo ryzykowne, czyli mówimy tutaj na przykład o badaniach i rozwoju, o wdrożeniach prac badawczo-rozwojowych, o rozbudowie takiej infrastruktury, która ma służyć temu, aby rzeczywiście wprowadzać innowacje, patenty, nowoczesne rozwiązania. Na takie proste inwestycje w zakresie zakupu sprzętu, budowlanki, to tutaj już rzeczywiście zdecydowanie łatwiej jest, czy zdecydowanie częściej dostępne są środki zwrotne w postaci pożyczek, na bardzo też oczywiście takim przyjaznym procencie, bo to nie są też środki komercyjne, tylko te też są środki publiczne, więc to są rzeczywiście niskie obszary. No tutaj jedynym rzeczywiście takim wyjątkiem był ten taki tak zwany subregion południowy, czyli powiedniski, głubczycki, prudnicki, który no, cechuje się cały czas najwyższym poziomem bezrobocia i najniższym poziomem takiego rozwinięcia pod kątem technologicznym. I tutaj rzeczywiście Komisja Europejska pozwoliła, ażeby w tych trzech powiatach były środki właśnie dotacyjne dla firm na taką prostą infrastrukturę rozwój, a wszędzie indziej już są środki zwrotne. Także tak jak nasza gospodarka się rozwija pod kątem funduszy europejskich, tak też te osie priorytetowe, czyli te fundusze europejskie też próbują się do tej naszej lokalnej gospodarki dostosować. Thank you.
Dobrze, że pan ten temat poruszył, bo być może z pewnością to jest dobry czas na to, żeby powiedzieć, jakie konkretnie programy są w zasięgu ręki przedsiębiorców, czy to w ujęciu ogólnopolskim, czy to w ujęciu regionalnym, jeżeli panowie macie jakieś informacje do przekazania naszym słuchaczom, widzom, gościom, to jest dobry czas. Jakie programy są do wykorzystania obecnie? To ja tutaj może wspomnę rzeczywiście o tej sytuacji na tym naszym południu Opolszczyzny, który no, został dotknięty przez powódź. Kontaktujemy się tutaj z przedsiębiorcami. No, jest taka sytuacja, trochę może brzmi to nieładnie, tak, że przy okazji takiej katastrofy, która została, która dotknęła naszych tutaj przedsiębiorców, rozmawiamy tu o inwestycjach. No ale tak niestety jest, niestety albo stety, tak? I mieliśmy taką sytuację też po 97 roku, kiedy była w zasadzie podobna sytuacja. To jest w zasadzie bardzo mocny impuls inwestycyjny. Te przedsiębiorstwa, które muszą się odbudować, w zasadzie one budują, odbudowują się i budują się na nowo. Jest to idealna okazja, żeby wykorzystać rzeczywiście te środki, które są dostępne na to, żeby ten swój zakład, swoją firmę wybudować na dobrą sprawę na nowo, wykorzystać nowe technologie, nowe sposoby pozyskiwania energii, co w chwili obecnej jest niezbędne i rzeczywiście przedsiębiorcy o tym myślą. No i teraz poszukiwanie tych środków pieniężnych. Tutaj, jak pan dyrektor powiedział, te południowe powiaty są w takiej uprzywilejowanej sytuacji, że mogą jeszcze, no niestety w niewielkim też zakresie, ale jednak korzystać z tych programów dotacyjnych, z tym, że one oczywiście też nie są na wszystko przeznaczane, tak? I trzeba niestety teraz skupić się na tych środkach pieniężnych, które są zwrotne, czyli to są różnego rodzaju pożyczki, czy też kredyty bankowe. Natomiast no, wracam tutaj do tych programów, które są dostępne od lat, właśnie poprzez ulgi podatkowe, które są też formą pomocy publicznej, czyli też tak naprawdę pochodzą, można powiedzieć, z funduszy europejskich. Polega to na tym, że jeśli taka firma, powiedzmy średnia firma, średniej wielkości, tak, chce zainwestować w odnowienie swojego parku maszynowego, no bo maszyny zostały zalane, tak, w trakcie powodzi, to przy okazji takiego odnowienia tych maszyn, a to nie muszą być wielkie wydatki i to robi firma na terenie własnej nieruchomości, własnego terenu, kupuje te maszyny za kilkaset tysięcy złotych, czy powiedzmy za kilka milionów złotych nawet, do tego robi jakiś niewielki remont hali, w której musi być taka maszyna zainstalowana i wtedy wykorzystując środki pieniężne z Agencji Rozwoju Przemysłu może skorzystać tutaj z preferencyjnych warunków cenowych, które my proponujemy. Taka firma jest zwolniona najczęściej ze wszelkich prowizji, oprocentowanie jest także też obniżone do poziomu zdecydowanie lepszego niż to, które jest dostępne w bankach, a dodatkowo uzyskując decyzję strefową z Wałbrzyskiej, na przykład strefy ekonomicznej lub też katowickiej, uzyskuje 50% ulgę podatkową. To jest najłatwiejsza forma uzyskania wsparcia finansowego, czyli po prostu taka inwestycja, która przykładowo może kosztować 1 000 000 zł w zakup, no nie wiem, jakiejś obrabiarki, tak naprawdę na przestrzeni kilku lat będzie kosztowała tę firmę tylko 500 tysięcy. No więc firma oszczędza 500 tysięcy złotych. To są olbrzymie pieniądze. To tak naprawdę żaden fundusz dotacyjny nie przyniesie takiej formy pomocy. Za chwilę oddam głos panu Michałowi Wojciczynowi. Proszę powiedzieć, to wsparcie jest w zasięgu ręki tylko tych największych, czy mali i średni przedsiębiorcy również mogą się o takie wsparcie starać? To wsparcie w postaci ulgi podatkowej jest dostępne dla wszystkich firm, mikro, małych, średnich i dużych. Jest tylko różnica wielkości ulgi podatkowej. Firmy mikro i małe na terenie tutaj Opolszczyzny mają możliwość uzyskania nawet 60% w uldze podatkowej, firmy średnie 50% swoich wydatków inwestycyjnych, natomiast firmy duże mają 40%. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, w ujęciu regionalnym o CRG i co może zaproponować, co może polecić przedsiębiorcom w naszym regionie, jeżeli chodzi o programy dotacyjne, dofinansowania, inne propozycje. Tak, no tutaj rzeczywiście też jeszcze odnosząc się do słów pana dyrektora, rzeczywiście my też jako OCRG
bardzo mocno współpracujemy z tym rynkiem inwestorskim i eksporterskim, ponieważ mamy u siebie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera i rzeczywiście no, widzimy to i to jest też jeden z takich realnych narzędzi wspierania tego procesu inwestycyjnego, czyli właśnie tutaj współpraca z obydwiema strefami i deklarowanie tych ulg podatkowych. Natomiast tym się też najczęściej też zajmują właśnie kancelarie, które najczęściej obsługują te firmy pod kątem takim inwestycyjnym. Ale i to jest to właśnie wsparcie dla tych dużych firm w postaci tej ulgi podatkowej. Natomiast to, co my na poziomie naszego regionu możemy robić i robimy, to jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ duże firmy mogą uzyskiwać tę pomoc na poziomie centralnym, czyli już na poziomie tych organów, które takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to są te podmioty, które udzielają również wsparcia europejskiego, tylko one już jest właśnie, można powiedzieć, ogólne i też duże firmy mogą z niego korzystać. To, co u nas jest w tej formie dotacyjnej, to jest, tak jak właśnie powiedziałem, na pewno ten element badawczo-rozwojowy, czyli zarówno wytworzenia prac badawczo-rozwojowych, element związany z wdrożeniem tych prac badawczo-rozwojowych, ale też ten element inwestycyjny, o którym rozmawialiśmy, dla powiatów prudnickiego, gubczyckiego i nyskiego, ale również my w ramach naszych działań będziemy wspierali rozbudowę no, takiej infrastruktury, która ma służyć ku temu, żeby nasze przedsiębiorstwa mogły rzeczywiście rozwijać się pod kątem tym innowacyjnym. I tutaj mówimy o trzech dużych projektach infrastrukturalnych. To jest rozbudowa zaplecza badawczego na Uniwersytecie Opolskim, na Politechnice Opolskiej oraz w Parku Naukowo-Technologicznym. To są takie obszary, które my będziemy wspierali właśnie w formie dotacyjnej. Do tego też są projekty, które związane są z tak zwaną internacjonalizacją. To jest też nasz taki projekt wewnętrzny OCRG, gdzie my wspólnie z firmami z województwa opolskiego wyjeżdżamy na targi różnego rodzaju i wspólnie promujemy ich produkty, ich usługi na takich dużych branżowych targach. Wspieramy innowacyjne firmy pod kątem praktycznych prac dyplomowych. Wspieramy instytucje otoczenia biznesu poprzez ich profesjonalizację, czyli różnego rodzaju instytucje, które świadczą usługi na rzecz firm, które są zrzeszone w ich otoczeniu, mogą właśnie podnosić jakość swoich usług poprzez takie vouchery, które my będziemy wspierać, więc to są takie elementy właśnie związane z dotacjami i tutaj, no i też bardzo ważny element, który też dość mocno, no nie chcę powiedzieć, że nas obciąża, ale jest też dla nas takim dość dużym wyzwaniem logistycznym, ale też widzimy przede wszystkim po ilości chętnych, że jest to bardzo trafiony projekt, czyli to jest taki projekt na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tak zwane kształcenie ustawiczne, bony dla każdego mieszkańca Opolszczyzny w kwocie do 9,5 tysiąca złotych, po to, żeby właśnie mieszkańcy Opolszczyzny mogli się doszkolić, wykwalifikować, nabyć nowe umiejętności, ponieważ też Komisja Europejska, widząc to, jak dynamiczny jest ten rynek pracy, jak wiele czynników zewnętrznych, geopolitycznych czasem sprawia to, że firmy się muszą szybko przebranżowić, szybko wejść na nowy rynek, szybko znaleźć jakieś nowe źródło. Widzą to, że rzeczywiście pracownicy powinni być jak najlepiej przystosowani do tego, że może się dużo rzeczy w trakcie zmienić, więc czy to wcześniej sytuacja covidowa, czy teraz, czy później wojenna, powoduje to, że rzeczywiście ten nacisk na rynek pracy i powodowanie tego, żeby pracownicy byli w miarę możliwości jak najbardziej multidyscyplinarni w swoim zawodzie i w swojej firmie, no, na to też jest ogromny nacisk kładziony. To jeśli mogę uzupełnić jeszcze, to rzeczywiście, tak jak pan dyrektor zwrócił uwagę, tutaj na kształcenie czy też dokształcanie swoich pracowników. I właśnie to jest jedna z form taka, można powiedzieć, na chwilę obecną dla nas już dominująca, czyli tych instytucji, które proponują wsparcie dla przedsiębiorców, a ciągle jeszcze niedoceniana według nas tutaj przez przedsiębiorców. No niestety skończyły się czasy już właśnie takich prostych, tak jak pan dyrektor powiedział, dotacji, tak jak kiedyś było i do tego wszyscy wracają, że można było uzyskać dotację na przykład na kupno ciągnika siodłowego i to było kilkaset tysięcy dostępnych. Samochód stał albo jeździł i to było jakby takie namacalne. Czasy niestety się zmieniły i teraz te formy dotacji tych funduszy unijnych są
inaczej kierowane. Raz właśnie poprzez kształcenie pracowników, ale także poprzez różnego innego rodzaju wsparcia finansowe. I prawdę mówiąc, nawet się nie dziwię, że pracodawcy mają z tym problem, dlatego że my w agencji śledzimy ilość tych programów dotacyjnych, ilość firm, które się tym wszystkim zajmują na terenie całego kraju. Oceniamy, że w chwili obecnej na terenie Polski działa około 170 instytucji, które zajmują się różnego rodzaju wsparciem finansowym dla przedsiębiorców. Do tego jest to kilkaset różnego rodzaju programów. No i to jest rzeczywiście chaos informacyjny, można powiedzieć, dla przedsiębiorcy, który tak naprawdę na bieżąco nie zajmuje się wyszukiwaniem środków pieniężnych, które są dostępne na rynku. Agencja przygotowała takie narzędzia, aplikację, która według nas jest świetnym narzędziem pomagającym właśnie, żeby przynajmniej wyszukać taki ograniczony zakres dostępnych środków, które mogły być bezpośrednio przydatne dla firmy. Jest to taka aplikacja o nazwie Business Portal, która jest za darmo, jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców. Wystarczy na każdej wyszukiwarce wpisać nazwę Business Portal, następnie wpisać NIP swojej firmy i ta aplikacja poprzez zebranie podstawowych informacji, które są dostępne w różnego rodzaju bazach, dopasuje do tego NIP-u, czyli tak naprawdę do naszej firmy, program, który, czy też programy i instytucje, które mogą różnego rodzaju wsparcia finansowe zaproponować. No i przykładowo taka firma rzeczywiście wtedy ma jakiś, powiedzmy, już ograniczony zakres, że tak powiem, tych pomocy. To nie będzie te kilkaset programów, setki instytucji, tylko to będzie 3-4, powiedzmy, programy, które są dostępne. No, łatwiej wtedy się w tym wszystkim poruszać. No ja jeszcze podkreślam tą sprawę, że teraz właśnie trzeba szukać tych wsparć finansowych troszkę inaczej, tak? Właśnie poprzez kształcenie pracowników. My na przykład poprzez nasze programy inwestycyjne, które kierujemy do naszych klientów, to są tak zwane pożyczki Investiu. Ta dotacja jest nie w umarzaniu tych pożyczek, tylko w tym, że na przykład zabezpieczenia, które są niezbędne do tego, aby taką pożyczkę otrzymać, na przykład na poziomie 8 milionów złotych, a okazuje się, że firma już nie ma wolnych nieruchomości, aby wykorzystać je w postaci hipoteki do zabezpieczenia takich pożyczek, może skorzystać z gwarancji Investiu i takie gwarancje są za darmo, tak? Nie, a zwykle za takie gwarancje się płaci, to naprawdę grube pieniądze, tak? Są płacone. No więc to jest właśnie forma finansowania, forma wsparcia, ale trochę od innej strony. I tutaj w zasadzie, no ja za każdym razem to powtarzam przedsiębiorcom, teraz no nie tylko trzeba myśleć nad funkcjonowaniem swojej firmy takim prostym, tak, żeby sprzedaż szła, żeby ci pracownicy pracowali, żeby przychodzili do pracy, ale trzeba niestety ciągnąć pieniądze z różnych stron, z różnych funduszy, bo jak ja tego nie zrobię, to mój sąsiad to zrobi, tak, mój konkurent. A on po prostu skorzysta z tej dotacji i będzie po prostu lepszy ode mnie. No a niestety konkurencja wykorzystuje każde nasze potknięcie. Mówicie panowie między innymi o tym, że południe województwa polskiego to jest taki obszar, no, uzewnętrznie się, sam stamtąd pochodzę, więc jest to teren bardzo mi bliski, ale mówicie o tym, że to jest teren, który jeszcze wymaga takiego dopieszczenia i nasuwa mi się na myśl sytuacja na przykład branży mleczarskiej na południu regionu, która, no, myślę, można delikatnie powiedzieć, stoi pod wielkim znakiem zapytania, jak to będzie wyglądało w przyszłości, ale nie tylko południe regionu, bo na przykład Zawadzkie, gdzie w ostatnich tygodniach i miesiącach pojawiały się cały czas w mediach informacje o tym, że nam się szykuje, czy już trwa fala zwolnień. Jest jeszcze ileś innych przedsiębiorstw w naszym regionie, gdzie zwolnienia albo trwają, albo są zapowiadane, albo jest taka wizja, że może się to w najbliższej przyszłości wydarzyć. Pytanie, czy gdyby środki zewnętrzne, jeżeli nie były wykorzystywane, były tam odpowiednio zaimplementowane, to czy ta sytuacja byłaby inna? Albo inne pytanie, jak właściwie wykorzystywać środki, żeby do takiej sytuacji, jak te wymienione przykłady, nie dochodziło? To znaczy, to jest zawsze system naczyń połączonych, bo to, o czym pan redaktor wspomniał, no chociażby ta sytuacja z Zawadzkiego, no to tutaj rzeczywiście, no, efektem negatywnym całej tej, tego, że doszło do likwidacji miejsc pracy, no jednak jest szeroko pojęty kryzys energetyczny i to, że po prostu branże
tak energochłonne, jakim jest na przykład, jakim była walcownia, no po prostu przestają być rentowne. I myślę, że to dotyczy wielu firm, które właśnie tak energochłonne są, że rzeczywiście energia jest na tyle droga. Pozwolę sobie wejść w słowo, tam pojawia się argument chyba od załogi, że gdyby były inwestycje, gdyby park maszynowy był zmodernizowany, to sytuacja byłaby inna. To na pewno. Czy środki zewnętrzne mogłyby w tym pomóc? To już jest na pewno pytanie do właścicieli czy do inwestora, bo ja nie mam jakby tutaj na ten temat dokładnej wiedzy, ale na pewno tak jest, że i to tutaj myślę, że się wszyscy co do tego zgodzimy, że no to jest ciągły, to jest żywy organizm, czyli to, że dzisiaj coś funkcjonuje, no to ja muszę, tak jak pan dyrektor powiedział, już myśleć i projektować na te 5 lat do przodu, jak te koszty ograniczać, czy je dywersyfikować, tak żeby rzeczywiście one były jak najmniejsze. Ale to jest to, o czym pan powiedział, czyli my też i fundusze europejskie też reagują na bieżąco na tego typu sytuacje, ponieważ chociażby ta kwestia walcowni w Zawadzkiem, o której już mówiliśmy, to my też już uruchomiliśmy specjalne projekty. Zarząd województwa podjął decyzję o tak zwany outplacement, czyli też możliwość szybkiego przekwalifikowania się dla mieszkańców, zarówno urzędy pracy. My jako Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki też dokonaliśmy takiego rekonesansu wśród firm w obrębie kilkunastu kilometrów, które pokazały, jak te miejsca, ile miejsc pracy, ile firm jest gotowych przyjąć nawet od zaraz nowych pracowników. I dwa, to o czym pan mówi, rzeczywiście gros środków jest na to, chociażby KPO, które w naszym regionie wystartowało dla branży HoReCa, czyli dla branży tej hotelarsko-restauracyjno-gastronomicznej, na inwestycje no w zakresie właśnie zmiany źródła ogrzewania, czyli to wszystko, co było do tej pory ogrzewane właśnie węglem kopalnianym na przykład, no żeby zamieniać, czy to na kwestie fotowoltaiki, czy na kwestie pomp ciepła, czy cokolwiek innego, no tak zwaną zieloną energię. Oczywiście to są ogromne inwestycje, bardzo dużo środków, one na pewno pochłaniają, ale Komisja Europejska tam też idzie w kierunku takim, że rzeczywiście ta zielona transformacja jest jednym z wymogów formalnych, więc nawet jak mówiliśmy o tych inwestycjach w subregionie południowym, czyli dla tych trzech powiatów, no to też jakakolwiek wymiana no musiała być już na tę właśnie zieloną energię, czyli nikt nie mógł na przykład zakupić sprzętu napędzanego na przykład benzyną czy dieslem, jeśli chodzi nawet o czystą infrastrukturę dla firmy budowlanej, no tylko właśnie ona już musiała być na prąd. No jeśli można uzupełnić jeszcze ten przykład walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem jest taki medialny, można powiedzieć, z tego względu, że tam no, rzeczywiście 435 osób dostało wypowiedzenie i to się wydaje, że to jest wielka katastrofa dla miasta czy też powiatu. Ale z drugiej strony można powiedzieć, że dla innych podmiotów gospodarczych jest to szansa. Szansa na to, żeby w końcu pozyskać pracowników. Tu znowu podkreślę ten temat, jak krążę po województwie, w zasadzie wszędzie jest temat braku pracowników. No więc można znowu powiedzieć, że kosztem jednej firmy, upadku jednej firmy zyskają inni. Powiat strzelecki jest takim powiatem, który oczywiście też nie w całości, tylko miejscowo, wykorzystał idealnie swoje położenie, myślę tutaj o gminie Ujazd i o tym, żeby właśnie ściągać inwestorów, choćby po to, że w ten sposób to się odbyło, tak historycznie patrząc, że pierwsze, że tak powiem, wielkie inwestycje były tak naprawdę w okolicach Gliwic, tak? Tam była Gliwicka Strefa Ekonomiczna powstała i tam ściągnęła ta strefa bardzo dużą ilość inwestorów. Ale w pewnym momencie po prostu nastąpiło tak duże nasycenie tych inwestorów, że raz, że już nie było terenów, gdzie można inwestować, drugi raz, że nie było pracowników. No i siłą rzeczy ci inwestorzy przesunęli się w naszym kierunku, właśnie w kierunku powiatu strzeleckiego, gmina Ujazd, która ma swoje położenie idealne, czyli przy autostradzie A4, no zaczęła wykorzystywać idealnie właśnie swoje położenie, ściągała właśnie tych inwestorów. I już ten teren jest na dobrą sprawę w całości praktycznie wykorzystany, te tereny inwestycyjne.
i ci inwestorzy, którzy dalej szukają terenów, właśnie przesuwają się w kierunku samej miejscowości Strzelce Opolskie i dalej w kierunku Zawadzkiego. Także to jest właśnie takie na koło trochę zamknięte. Jedni tracą, dużo zyskują, ale suma summarum i tak jesteśmy, że tak powiem, na plusie, tak to można określić. To jak przesunąć tych inwestorów do subregionu południowego? Czy to jest możliwe? Czy być może środki zewnętrzne byłyby tutaj zachętą? Czy myśli pan tutaj o części właśnie województwa opolskiego, tak? Czyli na przykład okolice Nysy. Ale Nysa już jest też, bo to my mamy tak statystykę. Prudnik, powiedzmy Prudnik, Głubczyce. Tak, no ale skupmy się znowuż na Nysie, bo Nysia rzeczywiście wiele lat była takim terenem też, wydawałoby się, zaniedbanym, zapomnianym trochę i tam nie było żadnej inwestycji. No ale chwilę obecną, no w zasadzie Nysa już ma problem właśnie znowuż z pracownikami, tak? Powstanie wielkiej fabryki elementów do baterii elektronicznych powodowało, że tam będzie potrzeba kilka tysięcy pracowników, którzy będą tam pracowali. Te fabryki jeszcze nie są do końca wybudowane. Z moich ostatnich rozmów z zarządem tych firm wynikało, że oni są przygotowani na to, żeby ściągać pracowników z promienia 80 km od Nysy, czyli wręcz już z Wrocławia czy z Opola. To znowu mamy taką sytuację. Podobna sytuacja będzie w Prudniku. Na to trzeba wszystko czasu. To się nie odbywa oczywiście z tygodnia na tydzień, ale tak będzie. Tak, jeśli mogę tak uzupełnić. Ściąganie inwestorów to rzeczywiście proces bardzo złożony i to przygotowanie strefy ekonomicznej to jest na pewno jeden z fundamentów. I tak jak tutaj już wspomniany pan burmistrz Ujazdu, myślę, że wraz ze swoim poprzednikiem, no mają coś, czego w zasadzie nie ma żaden inny włodarz na terenie Opolszczyzny, czyli mają na przestrzeni 5 kilometrów dwa zjazdy na autostradzie. I to jest rzeczywiście coś, co jest, no jest takim świętym gralem, można powiedzieć, jeśli chodzi o obsługę inwestorów, ale też to widzimy, czy to na poziomie chociażby Skarbimierza, prawda, tutaj też Opola, więc to jest ileś elementów. Natomiast jeszcze kończąc ten wątek obsługi inwestorskiej, do tego, jak doprowadzić tych inwestorów do różnych terenów, to tak jak mówię, to jest proces bardzo złożony i na pewno ta infrastruktura jest fundamentem ku temu, no ale my po prostu musimy podnosić jakość życia w województwie. Jeżeli ta jakość życia będzie coraz to wyższa, to i się firmy będą rozwijały i będą chciały u nas inwestować, ponieważ to jest jeden wielki ekosystem. I jeżeli rzeczywiście i będzie na odpowiednim poziomie jakość edukacji, usług zdrowotnych, usług społecznych, infrastruktura drogowa, kolejowa, to my tutaj, że tak powiem, spokojnie tymi firmami się zaopiekujemy. Więc myślę, że nie ma takiego jednego prostego narzędzia czy jednego prostego powodu, dla którego firma inwestuje lub nie inwestuje. Dla takich firm stricte logistyczno-transportowych, no to na pewno ta kwestia tej infrastruktury drogowej, dostępności do autostrady, ale myślę, że jest wiele właśnie też potencjalnych firm, które mogą się rozwijać na obszarze tych trzech chociażby powiatów, o których wspomnieliśmy, ale myślę, że każdy z powiatów na terenie naszego regionu ma coś wyjątkowego w sobie i coś, co rzeczywiście go wyróżnia. Chociażby wczoraj wspólnie z panem marszałkiem mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości 440-lecia cechu rzemiosł w gminie Olesno, co też powoduje to, że jest ogrom firm rodzinnych, rzemieślniczych, które też są ogromną wartością dla tego regionu i to też należy, że tak powiem, o nich dbać, ich rozwijać i na przykład chociażby drobny rozwój tej firmy, rozbudowa też jest traktowana przez nas w kategorii po prostu inwestora, że tym inwestorem to nie jest tylko wielka zagraniczna korporacja, która przychodzi, buduje hale, zatrudnia ludzi, ale rozwój też lokalnej firmy rodzinnej też jest dla nas obsługą inwestorską. I tutaj musimy postawić kropkę. Dziękuję panowie serdecznie za rozmowę. Naszymi gośćmi, rozmówcami byli Michał Wojczyszyn z OCRG i pan Adam Aniszewski z Agencji Rozwoju Przemysłu. Dziękuję serdecznie. A jeżeli ktoś z Państwa miałby jeszcze pytania, to z pewnością nasi goście będą jeszcze przynajmniej przez chwilę dostępni po zakończeniu rozmowy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.